Siemka, witam Was na nowym odcinku na moim kanale. I jak już widzicie w tytule, jest dzisiaj odcinek Q&A. Także będę odpowiadać na Wasze pytanka, które zadawaliście mi na Instagramie. Oczywiście w tym momencie odsyłam Was na Instagram. A jak już o Instagramie mowa, to również zapraszam Was do subskrypcji, żebyście o tym pamiętali, bo jest to dla mnie bardzo ważne. Także klikajcie tutaj teraz subskrypcję, dzwoneczka, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Co prawda mieliśmy tygodniową przerwę, no ale tak czasem w życiu bywa, że nie miałam możliwości. No i po prostu nie ma co tutaj się wielce tłumaczyć, wracamy do gry i przechodzimy do dzisiejszego Q&A. Pierwsze pytanko. Będziecie na kawaliadzie? No na kawaliadzie raczej nie będziemy, aczkolwiek wszystko to jednak cały czas zależy od tego, czy Mikołaj podejmie się operacji kolana. Na razie raczej jest na tak, ale nigdy nie wiadomo, także jeśli Mikołaj by nie zrobił operacji, to być może byśmy się wybrali. No ale raczej nas nie będzie, ponieważ jest to w takim okresie, kiedy on byłby po operacji, więc nie jest to po prostu możliwe. Będą vlogmasy w grudniu? Będą. Vlogmasy na pewno się odbędą. Bardzo się do tego już przygotowuję. W sumie powiem wam szczerze, że ja już jestem w tym okresie grudniowym w mojej głowie. Nie wiem dlaczego. No i chciałabym, żeby wyszło to dosyć fajnie, no ale nie wiem na ile będę często nagrywać, także nie jestem w stanie obiecać, że to będą daily czy coś takiego, ale możliwie jak najwięcej vlogmasów się pojawi. Mam nadzieję, że będą fajne i że poczujecie u mnie ten klimat świąteczny. No i ogólnie, jeśli chcecie troszeczkę mi pomóc, to śmiało piszcie w komentarzach Wasze propozycje odcinków, które chcielibyście widzieć na takich vlogmasach. Kolejne pytanie znowu, że odcinki jest... To pytanie, będą odcinki Marii gotuje? Będą. Prawdopodobnie w piątek w tym tygodniu będę taki odcinek nagrywać z jabłecznikiem, o którym Wam mówiłam i obiecałam Wam, że nagram, także po prostu brakło mi czasu, ale spokojnie nadrobimy to. Będą odcinki Czary Marii. Wyczekujcie, wyczekujcie na czasie. Chciałabyś w przyszłości założyć rodzinę? Oczywiście, że chciałabym założyć rodzinę. Niejednokrotnie z Mikołajem o tym rozmawiamy, ale jeszcze się do tego nie zabieramy, ponieważ mamy na razie inne rzeczy, inne priorytety, o, może w ten sposób. Aczkolwiek no, rodzinę na pewno założymy i na pewno chcę mieć rodzinę z Mikołajem. Ulubioną maść konia. No to już też chyba wspominaliśmy, że izabelowata jest moją ulubioną, aczkolwiek ostatnio srokaty nie wiem, czy już nie wchodzi ponad Izabela. Zdecydowanie konie, gdy widzę w tej maści, to po prostu... Ach, przepiękne są. A co ciekawe, nie mamy takiego konia w stajni i być może dlatego robi na mnie takie ogromne wrażenie. Czym zajmujesz się zawodowo? To jest pierwsza część pytania. I drugie, jak łączycie pracę zawodową z utrzymaniem koni? O, i to jest w sumie według mnie ciekawe, ponieważ może niektórzy nie wiedzą, nie żyjemy z YouTube'a. Ja i Mikołaj pracujemy. Ja pracuję w biurze. No i po prostu powiem wam szczerze, że naprawdę momentami jest ciężko, no ale czego się nie robi dla tych koni, no przecież nie będziemy narzekać z tego tytułu. No powiem wam, że najzwyczajniej w świecie braknie nam czasu. I gdybyśmy tylko mieli tego czasu więcej, to by było ok, już byśmy ogarnęli sobie wszystko lajtowo, a po prostu braknie nam, no powiedzmy tam z 10 godzin w ciągu dnia, żeby wszystko było na cacy, nie? Pokażesz i opowiesz o swoich tatuażach. No i to jest ciekawe w sumie, ciekawa propozycja. Zastanawiałam się, czy w ogóle... Po pierwsze, czy ja mam tyle tatuaży, żeby o nich mówić? Halo, ludzie są tak wydziarani, że zdecydowanie mogliby, nie wiem, godzinny film nagrywać. Ja... Okej, okay, mam ich kilka, z każdym wiąże się jakaś historia, to prawda, ale czy byłoby to dla Was ciekawe, żebym ja opowiadała o swoich tatuażach? Jeśli tak, to może nagram taki osobny film o moich tatuażach i wtedy się wypowiem właśnie skąd, co i jak, ale Wy musicie wykazać po prostu chęć oglądania czegoś takiego, także śmiało piszcie w komentarzach, czy chcielibyście odcinek o moich tatuażach. I tu mam pytanko, dosyć takie długie, obszerne, ale bardzo mi się spodobało ze względu na jedną rzecz, o której Wam zaraz powiem. Przepraszam, jak Was to urazi, ale mnie to ciekawi, czemu piruet także nie ma takich treningów odczulających, podejrzewam, że to było na... I tak dalej. Rozumiem, że nie wszystko kręcicie i możecie z nim pracować poza kamerami. No troszeczkę tutaj coś nie pykło, jeśli chodzi o pisanie, ale okej, zrozumiałam. Słuszna uwaga, że nie wszystko nagrywamy. I to jest fajne, że ktoś tutaj zauważył właśnie, że to, że na przykład wy nie widzicie, że jakiś koń jest na przykład robiony lub w ogóle jakaś sytuacja nie ma miejsca przed wami na odcinkach, to, że ta sytuacja się odbywa poza kamerami. Często tak jest. Praca z ziemi akurat, jeśli chodzi o pirueta, typowo taką pracę, jaka jest poświęcana Zorzy czy Kamie, no to niestety piruet takiej pracy nie ma, ale to ze względu na swój wiek, po prostu nie będziemy od niego wymagać nowych rzeczy, gdy on przez tyle lat miał jakby jedno. Oczywiście spróbowaliśmy sobie tam kilka treningów z nim zrobić, to było jeszcze w takim cieplejszym okresie i fajnie wyszło, fajnie zaakceptował, tylko że ja nie mam z nim takich problemów, żeby jakoś go uparcie
naprawiać i tak dalej. I to wszystko jakby cofa się do, wiecie, tego pytania o czas. No po prostu nie mamy czasu pracować jeszcze z piruetem, gdzie ledwo nam starcza czasu na to, żeby pracować z kamą i zorzą. Tym bardziej, że wiem, że pirueta to w żaden sposób nie krzywdzi. Będziecie kupować nowego konia? Powiem wam szczerze, że na tym Q&A chyba było to najczęstsze pytanie. I teraz mogę wam powiedzieć, że tak, będziemy kupować nowego konia. Jesteśmy w trakcie poszukiwań, ale myślę, że zostawię to w tajemnicy, czego dokładnie szukamy, choć ci, którzy nas śledzą i dosyć znają, myślę, że są w stanie domyśleć się, czego szukamy. No i po prostu jak już się zdecydujemy, to na pewno będziecie o wszystkim poinformowani, bo nie wierzę, że nie nagramy z tego odcinka. Także tak, jesteśmy w trakcie poszukiwań konia i nowy koń będzie kiedy? Nie wiem, ponieważ zrobimy to na spokojnie z głową. Ile macie wzrostu? Ja mam 1,67 m, a Mikołaj ma 1,88 m. Zrobicie serię z odwiedzaniem stajni westernowych w Polsce? Myślę, że jeśli o tę tematykę chodzi, to tak jakby naturalnie wyszło, że poniekąd tak jest. No nie są stricte westernowe, ale gdzieś tam po tych stajniach się jakoś kręcimy. Wyszło tak po prostu, nie? A jeśli śledziliście ten kanał, no to wiecie, że ostatnio było losowanie odnośnie stajni. No i do którejś z tych trzech na tym odcinku pojedziemy, już mam termin. A czy to jest typowo westernowa? No nie, niestety nie jest, ale myślę, że może jak się rozpogodzi, to troszeczkę więcej będziemy śledzić takich miejsc. Jeśli chodzi o stricte westernowe, no to w momencie, kiedy pojechaliśmy do Rolewski Ranch, nie jestem w stanie uwierzyć, że jest coś lepszego niż to miejsce. Przynajmniej dla mnie, bo było to 10 na 10 w mój gust. No i jeśli uważacie, że waszym zdaniem jest jakieś miejsce, które jest w stanie przebić Rolewski Ranch, to piszcie, bo chętnie zobaczę. Tu takie szybkie pytanko, dom czy mieszkanie? Zdecydowanie dom. Chodzi o przestrzeń i miałam okazję mieszkać na studiach w mieszkaniu, także wiem, z czym to się je. Na pewno na ten moment nie jest to dla mnie. I zdecydowanie dom. Jakie jest twoje marzenie jeździeckie? Moje marzenie jest dosyć proste, ponieważ zaczęłam... O, tego nie wiecie. Zaczęłam naukę jazdy westernowej, żeby po prostu nie popełniać błędów, nie kaleczyć tego stylu jazdy i w ogóle nigdy w sumie mnie nikt nie trenował, a w tym momencie jestem trenowana. Moim celem jest po prostu ogarnąć to, żeby mogła się pochwalić, że jeżdżę w stylu westernowym, już tak wiecie, bez wyrzutów sumienia. No to jest mój taki mały cel jeździecki. Ile masz lat, a ile twój chłopak? Ja i Mikołaj mamy tyle samo lat, że ja jestem 4 dni starsza aż i mamy 28 lat. Jeszcze troszeczkę i już nie będziemy mieli, ale na ten moment mamy 28. Masz kompleksy? No słuchaj, mam kompleksy i to, bo można by było chyba książkę pisać, jeśli chodzi o te kompleksy, ale jakby to nie jest łatwy temat i myślę, że chyba już coraz więcej osób jest w stanie się przyznać do swoich kompleksów, ale też słusznie jest wspomnieć, że nie, lepiej nie mówić otwarcie, jakie kompleksy to są, ponieważ inni zaczną je dostrzegać. I myślę, że to jest zdrowe podejście, ale no jasne, że mam kompleksy. Powiem wam, że w tym okresie takim jesiennym, te przesilenie jesienne, to, że robi się szybciej ciemno, to, że jestem przed okresem, sprawia, że mam wrażenie, że tych kompleksów mi się namnożyło i jest ich po prostu od groma. No ale no walczymy, tak? Walczymy z tym, nie ma co się poddawać, trzeba szukać w sobie plusów i na tym się po prostu skupić. Ale kompleksy no mam, jak każdy, to jest takie ludzkie. Który z twoich koni jest twoim faworytem? Myślę, że chyba tutaj nie jest tajemnicą, że jest to piruet, jest to mój ukochany koń. No i po prostu, no, jest faworytem. No nic nie, nikt nie jest w stanie na razie w naszej stajni go przebić dla mnie, bo to jest mój koń ukochany. Mam nadzieję, że ten, którego kupimy, będzie w stanie mu dorównać. I tyle. Ile lat jesteś z Mikołajem? Co ciekawe, dzisiaj mamy 8 listopad i nawet dzisiaj rano z Mikołajem o tym rozmawialiśmy, że dzisiaj dokładnie jest 6 lat i 8 miesięcy. Także rocznica, nasza miesięcznica, akurat trafne pytanie. No i jeszcze troszkę i będzie to 7 lat. Najpiękniejszy kraj, który odwiedziliście? Myślę, że tutaj warto zaznaczyć, że kraje, w których byliśmy, wszystkie były piękne tak naprawdę, bo każdy z tych krajów miał coś pięknego w sobie i nie jestem chyba w stanie wyróżnić typowo jednego, który był najpiękniejszy, bo każdy zrobił na mnie ogromne wrażenie i każdy był inny na swój sposób. Więc niestety nie odpowiem tutaj jasno, ponieważ wszystkie kraje, w których mieliśmy okazję być, były po prostu piękne. Nie zdarzyło się nam być w brzydkim kraju. Byliście w tym roku na Hubertusie? Nie byliśmy. Zrobisz odcinek przedstawiając swoje zwierzęta. No i znowu możemy nawiązać do tego, o czym chciałam z wami porozmawiać, ponieważ tak jak możecie zauważyć na moim kanale, no bardzo spodobała wam się seria z naszymi końmi. Myślę, że mogłabym to pociągnąć dalej. I co wy sądzicie o tym, żebym zrobiła historię na przykład naszych kotów,
Fredki oczywiście i Kenza, bo każdy też ma z nich ciekawą historię do opowiedzenia i jestem w stanie fajnie to przekazać Wam, więc jeśli macie ochotę, żebym pociągnęła serię historię z naszych zwierząt, no to piszcie i oczywiście ten film się pojawi. Jak zaczęła się Twoja historia z końmi? No i tutaj kurczę, powiem Wam, że mam ochotę odpowiedzieć na to pytanie, ale według mnie nie chcę spalić tego tematu, bo jest to na tyle obszerny temat i tak mogłabym go fajnie przedstawić, że na pewno się pojawi film o tym. Musicie uzbroić się w cierpliwość i gdy będzie okazja, no to taki film na spokojnie nagram, ponieważ bardzo mi zależy, żeby był on po prostu ładny i tyle. Po prostu. No, nie powiem, kiedyś mówiłam na Instagramie, jak cię to minęło, to przepraszam, ale jeśli zostaniesz ze mną dłużej, to się na pewno dowiesz. Jak kopytko pirueta, pozdrawiam cieplutko. Również pozdrawiam. Kopytko już coraz lepiej, już byliśmy w terenie, no i jak najbardziej wszystko jest git. No, ale wiadomo, jeszcze troszeczkę trzeba poczekać, no bo to jest jednak naprawdę długi proces, także... Jeszcze troszkę i będzie jej idealnie. Dlaczego western? Gdzie uczyłaś się jeździć? I to jest ciekawe, bo western, tak jak ja jeździłam za młodu, to nigdy nie przychodził mi do głowy. Po prostu jazda klasyczna jest tak spopularyzowana i skoki, że jakby nie przychodziło mi nawet do głowy, że mogłabym się uczyć w stylu western. Gdzieś to było, ale nigdy się tym nie interesowałam, po prostu cieszyła mnie jazda sama na koniu i tyle. I po prostu też nie było możliwości, jak ja byłam mała. No w okolicy nie kojarzę w ogóle, że ktoś jeździł w stylu westernowym, nawet czy w ogóle ktoś miał siodło? Naprawdę to była ogólnie rzadkość. Dopiero w momencie, kiedy mój wuja zaczął jeździć, w ogóle tu możecie obczaić historię pirueta. Pyk, pyk, tu jest historia pirueta, więc jakby możecie nadrobić, skąd się western wziął w moim życiu poniekąd. Mój wuja jeździł na piruecie te westernowe kategorie, no to jakby musiał kupić to siodło westernowe i to siodło praktycznie zostało przez to, bo ja wsiadłam i było mi tak wygodnie, że mówię, ej kurde, zarąbiste, czemu ja nigdy wcześniej nie jeździłam w takim siodle? No i jakby na tym się skończyło, nie rozwijałam się w ogóle w stylu jazdy westernowej. Nie wiem dlaczego, nie umiem tego wytłumaczyć, po prostu wygodnie mi było w tym siodle, ale jeździłam jakby klasycznie. Kaleczyłam trochę chyba to, ale no cóż, teraz jakby już wspomniałam, naprawiam ten swój błąd. A dlaczego? No po prostu, no, bardzo mi się to spodobało, w sensie było mi wygodnie po prostu w tym siodle, czułam się bezpieczniej, to chyba były takie dwa powody, dlaczego zostało westernowe siodło. A dlaczego teraz rozwijamy się westernowo? A to dlatego myślę, że chyba z Mikołajem w końcu dojrzeliśmy do tego, że jednak jest western najbliższy naszym sercom i długo nam to generalnie zajęło, bo szukaliśmy tego, po prostu najnormalniej w świecie szukaliśmy tej swojej dyscypliny. I chyba po prostu już znaleźliśmy. Tak, można tak szczerze powiedzieć, że znaleźliśmy i jest to zdecydowanie western i zdecydowanie chcemy w to pójść. Czy pracujesz z końmi z ziemi, czy robi to tylko Mikołaj? Mikołajowi idzie tak dobrze i jest tak zajarany tym, że tą pracą z końmi, że na razie jestem obok i tam dopinguję go i podziwiam bardzo to, co robi, bo idzie mu naprawdę według mnie świetnie, więc jakby jakbym musiała, to bym pewnie wykonała niektóre ćwiczenia, co czasem się zdarza, bo nie powiem, że nie totalnie, ale raczej to robi Mikołaj. Nie będę się tam, wiecie, za bardzo pierniczyć. Jaki nosisz rozmiar butów? PS, uwielbiam cię. Dziękuję, bardzo mi miło. Rozmiar butów to zależy od marki, ale raczej mam chyba 37. Chcielibyście mieć nowego pieska? No na pewno byśmy chcieli. Ja już nieraz sobie myślałam, że Kenzo jest taki... On jest taki radosny, jak jest jeszcze inny piesek u nas w domu, co się czasem zdarza. No i po prostu my, jak nie mamy dla niego czasu, to fajnie by było, żeby miał towarzystwo psie. Tak mi się wydaje, więc w jakiejś tam przyszłości na pewno będzie kolejny pies, na pewno. Lubisz słodycze? Słuchaj, ja za bardzo lubię słodycze i to jest mój odwieczny problem już od wieku nastoletniego. I to nie jest fajne, ale lubię. Uwielbiam. Czy masz ślad po tym, jak zwierzę cię nadepnęła? Pozdrawiam. W ogóle, bo niektórzy mogą nie wiedzieć, ponieważ ten film, o którym to jest mowa, czyli film, gdzie Zorza nadepnęła mi na stopę, jest u Mikołaja na kanale, gdzie was serdecznie odsyłam. No i tam w tym filmie zdarzył się taki no, wypadek, że Zorza z całym impetem, z kopytą spodkową stanęła mi na stopie, docisnęła. No i taką miałam podkowę na swojej stopie. Był to taki okropny ślad.
podkowy, długo utrzymujący się, zrobił się z tego jakiś dziwny krwiak, bardzo bolało, już myślałam, że mam połamane jakieś palce, ale na szczęście okazało się, że nie. Jeśli chodzi o ślad, czy został po tym, bo było grubo, to śladu co prawda nie ma, ale jest taka dziwna rzecz, że tam w tym miejscu, gdzie ta podkowa się jakby kończyła, to tak miałam na stopie i jak żyła sobie tak powinna iść, wiecie, poprzez to, to ona się nagle jakby urywa w momencie, kiedy ta podkowa tu była. No i to się w sumie tylko zmodyfikowało w mojej stopie. No tak, to jest wszystko git. I słuchajcie, to już są wszystkie pytanka. Jakoś tak sprawnie poszło, myślę. Taki szybki Q&A. Pierwszy na tym kanale, także taki dziewiczy. No, fajnie, fajnie. Bardzo mi się podobało. Podobały mi się wasze pytania. Jeśli wam się podobał taki odcineczek, to śmiało piszcie w komentarzach. Dajcie lajka, jeśli było, wiecie, git. No i ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Śledźcie kanał na bieżąco. Już się poprawiam, już wracam do was i lecimy z odcineczkami. Nie zapomnijcie napisać w komentarzach te rzeczy, o które was prosiłam. No i tyle, ja spadam dalej działać tutaj, wiecie, w domu swoje babskie sprawy robić. Także pa, pa!